Dzień dobry. Dzień dobry. Oskar Lewczuk, Oskar Pyta o Miasto, Fundacja Napraw Sobie Miasto. Dzisiaj z nami jest Marcin Ceran z profilu Pojedzone na Facebooku. Porozmawiajmy sobie o w sumie dobrym jedzeniu w Katowicach i okolicy, bo jest dużo restauracji i rozwija nam się to w jakiś sposób taki chyba coraz bardziej spektakularny. Gdzie może, zacznijmy może od tego, gdzie są takie lokalne zagłębia fajnego jedzenia w okolicy? Katowice oczywiście, no bo największe miasto i stolica Katowice, regionu. Głównie w sumie samo centrum, ale też takim mam takie dwa, że tak powiem, zagłębia jeszcze na Śląsku, to są Gliwice, które w większości restauracji, jakie już wypatrzę, są naprawdę bardzo dobre, i Tychy. Tychy też skrywają sporo w sobie, o czym nie wszyscy bogate miasto i troszeczkę tak z boku, to pewnie tam lokalni wielbiciele wytworzyli jakoś pewnie kulturę jedzenia różnych rzeczy. No ciekawie. Na przykład pierwsza pizzeria neapolitańska, jaka się otworzyła, właśnie La Fontana, była w Tychach. Więc i no naprawdę... Fiat. Jest tak jak Bielsko, gdzie w Bielsku właśnie się... ciężko jest znaleźć niewłoską restaurację. Tak, tam też właśnie sporo się tego otwierało i no, słyszałem, że są bardzo dobre. Chociaż jeszcze nie byłem, ale mam, że tak powiem, mam tam ludzi, którzy... Galonero polecam. Okej, okay, to sobie zapiszę potem. Dobrze, mamy Gliwice, mamy Tychy, mamy Katowice oczywiście. I jakie są najciekawsze smaki, które można poznać? No bo wiadomo, wszędzie są jakieś burgery, teraz jest moda na ramen i tak dalej, wszędzie jest sushi. Pewnie jest gdzieś, w każdym mieście jest pewnie jakaś meksykańska jedna i tym podobne rzeczy, ale co jest najciekawszego? Co, że nigdzie indziej się nie znajdzie. Przynajmniej w innych miastach, albo już nie mówię, że powiedzmy w całej Polsce, ale może też się takie rzeczy znajdują. No, do niedawna była jedyna na Śląsku kuchnia koreańska w Katowicach, która niestety... Ale zostaje w sumie w regionie, bo się przenoszą do Dąbrowy Górniczej. Od grudnia właśnie ma być, więc też czekam. Oryginalna, robiona przez panią z Korei. Tak, i ona, najlepsze jest to, że ona tam sama robi wszystko. To jest piękne, że ona ma tyle siły. No tak. Także tutaj zapraszamy na pewno, bo jest to bardzo ciekawe smaki. Jak ktoś kocha kimchi, to na pewno to jest chyba jedyne miejsce w regionie, gdzie można pójść i spróbować prawdziwego kimchi. Tak. Jeszcze z takich w sumie wyjątkowych, która jedyna w sumie w regionie ma taką bardzo autentyczną kuchnię wietnamską w Katowicach, Little Hanoi. Bardzo ciekawe smaki, dobra zupa pho, super kaczka, tylko nie pamiętam, bo tam mieli dwie i na pewno ta ze śliwką była super, bo wędzona taka śliweczka, naprawdę bardzo fajne smaki. Co więcej, takich nietypowych, mamy dwie pizzerie neapolitańskie, w sumie z sensu per se, tylko właśnie La Fontana w Tychach i katowicka Vera Napoli na bardzo wysokim poziomie. No, muszę przyznać, po mojej ostatniej wizycie w Neapolu, no, nie odbiega to od tamtejszej kuchni. Tak samo jak Da Michele. Akurat od Da Michele jest coś pomiędzy Da Michele a Sorbillo. Więc, ale tak czy siak bardzo dobrze. Coś najlepsze części z obu światów. Dokładnie tak, bo tam się delikatnie te pizze różnią, ale na przykład sos pomidorowy, jaki jest na tej pizzy, smakuje praktycznie tak samo jak właśnie w Da Michele. No to jak ktoś lubi Włochy, to akurat ma dobre miejsce. Jakieś jeszcze, co w Gliwicach ciekawego jest? W Gliwicach właśnie... Bo ogólnie Gliwice, ja odnoszę wrażenie, ma troszeczkę inny klimat kulinarny niż Katowice. Jeszcze tak z 10-15 lat temu w Katowicach na przykład, jeżeli chciało się pójść na niedzielny obiad, to nie było właściwie możliwości. O godzinie tam 14 to się dopiero niektóre restauracje otwierały, kiedy, no może w samych Gliwicach może niekoniecznie, ale po prostu wszyscy wsiadali w Gliwicach w samochody, jechali na wieś pod Gliwice i ogólnie o godzinie 13 w takich Rudach czy różnych Bargłówkach i tak dalej, wszystkie restauracje były pełne i każdy szedł grzecznie na roladę i sobie był taki zwyczaj, wszyscy tam dokupowali. Także takie troszeczkę inne było podejście. Przez to, że to jest miasto studenckie, to też były w sumie dużo takich miejsc, w sumie
piwno-barowych, ale to wytwarzało też chyba jakąś specyficzną klientelę. No tak, w sumie te miejsca piwno-barowe dalej są. Oczywiście tam podskoczył, że tak powiem, poziom jedzenia, bo są dobre tak zwane restobary, tak jak Dobry Zbir czy Desa, ale też... A jakie restauracje chciałem powiedzieć? O Plado, która ma w sumie taką kuchnię polską, europejską, ale doprowadzoną właśnie do takiego poziomu fine diningowego w bardzo dobrych cenach, według mnie, jak na śląskie warunki. I naprawdę jest to... Ja nie chcę może mówić takich mocnych słów, że jest to najlepsza kuchnia na Śląsku, ale naprawdę lubię tam wracać, bo jest fajna atmosfera i naprawdę... Szefowie kuchni robią tam dobrą robotę i zdobywają teraz jakieś nagrody na konkursach w Warszawie, więc to też o czymś świadczy. No tak, a właśnie, tak by powiedziałeś, że taka powiedzmy kuchnia polska i w sumie to jest chyba taki najtrudniejszy chyba według mnie temat, bo kiedyś w Katowicy, znaczy w dawnych czasach było dużo takich restauracji i restauracji. Powiedzmy, to jeszcze było pozostałości takich tradycji przedwojenno-komunistycznej, że była powiedzmy restauracja, jednak wyprostowany kelner, wykrechmalone obrusy, co prawda dawali schabowego i tam parę podstawowych rzeczy, ale to było takie, jak trzeba było kogoś zaprosić na rzeczy dobrze podane, a w sumie wszyscy, że to znają i tak dalej, to były takie miejsca, tak? W Katowicach do niedawna w poniekąd w lepszonym i zmodernizowanym stylu była Kryształowa, która mniej więcej ten styl oferowała, że było elegancko, kuchnia była powiedzmy tradycyjnie polska, zrobiona nienagannie, wszystko elegancko podane, więc jeżeli chciało się zaprosić babcię na urodziny, to to było idealne miejsce, sztywny kelner imponował, babcia nie została, nie była zaskakiwana dziwnymi smakami, wszystko było, babci ciężko było coś skrytykować, bo wszystko było idealnie zrobione. Są jeszcze nadal takie miejsca, jak, po tym jak Kryształowa się zamknęła? Wydaje mi się, że tak, tylko że takich miejsc jest... W Gliwicach była chyba Bagatela, która zbankrutowała, czy tam została zamknięta. Chyba tak. Więc tam coś nowego będzie się otwierało, ale to było też chyba takie jedno z ostatnich miejsc, znaczy, takie rzeczy oferowały. Bardziej restauracyjne miejsca są, tak jakby w Katowicach jest Via Gardena, gdzie dalej jest ten taki serwis, ładnie nakryty stół i tym podobne, albo Isto. Tutaj właśnie przy no, to są już nowe takie, to, ale, są, to są nowe to są miejsca, te raczej właśnie jest tak bardziej, że tak powiem, pysznie i no, jednak ta obsługa kelnerska jest na wyższym poziomie, bo w innych restauracjach bardziej postawili na to, że już jest tak, jest, okej, jest kelner, ale on stara się za wszelką cenę, żebyś ty się czuł dobrze, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Czy jesteś ubrany, wiadomo, jak ktoś z ulicy, czy na przykład jesteś na romantycznej kolacji z twoją połówką, czy coś takiego. A, ale takie w restauracji ogólnie z kuchnią polską jeszcze to istnieje taka kategoria, taka, że to wstydu nie przynosi? Wydaje mi się, że tak. Nawet sądząc po Warszawie, po lokalu schabowy, który nazywa się schabowy, podaje oczywiście kuchnię, po prostu kuchnię polską. Jest naprawdę, ma tak duże wzięcie, że... No, schabowego trzeba umieć zrobić, to się no, jednak nie każdy... No, a to jest czasem trudno w sumie. Wystarczy zobaczyć, co się, jakie są kolejki, na przykład u Figlmillera w Wiedniu, który właściwie się specjalizuje właśnie w schabowych, bo to jest jego ich wynalazek w jakiś sposób. I no to trzeba się tygodnie wcześniej zapisywać na zwykły kawałek prosiaka, tak? No tak. I co w Tychach jest ciekawego? W Tychach mamy chociażby, a się wspomniano wcześniej, La Fontana. Mamy stekownię, tak, mamy steakhouse Avanti. Oczywiście, wiadomo, serwuję też tam różne inne dania, ale steki są tam, z tego co słyszałem, bardzo dobre. Mamy też kilka dobrych miejsc sushi. Nie chcę przekręcić nazwy, ale to chyba była Kaja Sushi. Słyszałem, że bardzo, bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o jakość tutaj. Mamy też kilka restauracji nad Paprocanami. Właśnie też... No tak, bo tam się wyremontowało i jest bardzo ładnie. Tam się wyremontowało, jest bardzo ładnie.
że tak powiem, restauracje, no tak, wystawiają własne budki. Tam nad Poprocenami była słynna restauracja, gdzie Magda Gessler robiła rewolucję i można było kupić chyba jedyne w rejonie pieczone golonki. O, to nawet nie wiedziałem, to mnie zaskoczyłeś. Ja to kiedyś na tam byłem, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, bo byłem dobrych, nie wiem, z 5 lat temu, ale to były takie po bawarsku robione, bo to w sumie golonki tego typu można gdzieś to tu i ówdzie trafić, ale żeby ktoś się tym specjalizował. To jest właśnie knajpa na trasie, tak wiem, która i ona dalej jest. Ona dalej jest i naprawdę bardzo dobra, bo tam pracuje moja znajoma. No. O, już mi się przypomniało, o którą tak, to chodzi. To jest taka ciekawa kuchnia. Z takich ciekawszych mi się na przykład przychodzi na przykład okonomiyaki w Katowicach, bo to jest, serwują danie takie nietypowe. W Japonii chyba to jest najbardziej jedno z najpopularniejszych dań, tak jak u nas schabowy, a oni w tym momencie... No tak. Chyba, czy w Polsce w ogóle są tego typu jeszcze restauracje? Jest bodajże w Warszawie, ale to są wyjątki, to są naprawdę, nie jest aż tak popularne, jak by się mogło zdać. A tutaj też w sumie otworzyli się ponownie po 2 latach przerwy, bo na początku byli właśnie na Starowiejskiej. Teraz się przenieśli na Kościuszki. Tak. I... Chyba 2-3 miesięcy tam działają. Tak. Ale że mają chyba poszerzone menu, bo to w sumie same okonomiyaki to było takie chyba za bardzo niszowe, tym bardziej, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A teraz chyba tam tonkatsu widziałem, że mają... Jest taki przekrój kuchni japońskiej, w sumie w dobrym wydaniu, bo byłem już po ponownym otwarciu i jestem w stanie to polecić. Okay. Ramen. Ramen, to jest moda. To jest w Katowicach, ile mamy teraz ramenowni? 4? Raz, 2, 3. 3 w Katowicach, właśnie i w Tychach mamy ramenownię. Powrócę do Tychów. Jest na Dąbrówce Małej, jest na Pocztowej, jest na Plebiscytowej. A Imbir Irish? Ma czasem. To nie jest taka według mnie ramenownia per se. Mają dobry produkt, ale mają go tak sezonowo, no raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Nie specjalizują się, ale też umieją. Ale nie określałbym tego jako ramenownia właśnie. Aha. I kto ma najlepszy ramen na Śląsku? No według mnie ten na Plebiscytowej, bo nawet Japończycy, którzy tam przychodzą, jest jeden właśnie taki Japończyk, który się specjalizuje w ramenach. W Warszawie układał wielu lokalom menu, urządzał jakieś pop-upy związane z ramenem i tym podobne. I jak tam zostawił wiadomość właśnie właścicielom, że on wie, że ten styl może nie przypasować bardzo Polakom, bo specjalizują się w wywarze tonkotsu, czyli na kościach wieprzowych, który jest dość intensywny, dość zapachu może być czasem nieprzyjemny. Ale jemu przypomniało to dzieciństwo, więc to jest też takie... Historia jak z Ratatouille. Dokładnie. To dobrze, czyli to jest bardzo dobry jakiś wskaźnik. Tak. I jeszcze bardzo dobry ramen właśnie jest ten w Tychach, bo o tym zapomniałem. Na weekend w jednej z piekarni Hive jest otwierany właśnie pop-upowy ramen. Sobota, niedziela. I naprawdę ma dużą rzeszę fanów, więc też tak nietypowe miejsce, że w Tychach udało się coś takiego otworzyć, ale jak najbardziej jakościowo nie odbiega to od poziomu, że tak powiem, warszawskiego. Jakieś kuchnie amerykańskie, ale nie mówię tutaj amerykańska typu mamy Jeffsa, typu burgery, bo burgerów jest zatrzęsienie wszędzie, także to już praktycznie nie jest jakaś specjalizacja amerykańska, ale powiedzmy meksykańska, brazylijska, argentyńskie rzeczy. Właśnie amerykańska, jeśli chodzi... Bo meksykańskie jest chyba... Meksykańską mamy białą małpę, mamy Sombrero, które jest lokalem od food trucka FitFat. Oni gdzie są? Oni są teraz na Staromiejskiej, otworzyli się całkiem niedawno. O. Tak, bo mieli wcześniej lokal pod uniwerkiem ekonomicznym, ale coś się tam podziało, że tak powiem, z właścicielem kamienicy i się musieli przenieść. Aha. I teraz otworzyli się na nowo, troszkę pod inną nazwą, Sombrero, bardziej nawiązujące właśnie do takiego Meksyku niż FitFat. Trochę takie, się wydaje, dietetyczno coś. No to mamy te dwie i słyszałem, że w Królestwie mamy też domieszki kuchni meksykańskiej. Aha.
A takie rzeczy, właśnie jak na przykład kuchnia brazylijska. Bo powiedzmy Argentyńczycy, no w sumie brazylijska też troszeczkę, ale Argentyna, no to wiadomo, to są steki. Takie tak. Najbardziej charakterystyczne rzeczy, które można... Także jak się pójdzie do jakiegoś steakhouse'u, no to właściwie jest się prawie, że ten... Natomiast Brazylijczycy też w sumie się specjalizują w różnego rodzaju mięsach, stekach i tym podobnych rzeczach, ale to są troszeczkę inaczej robione, inne kawałki tej nieszczęsnej krowy zjadane i to jest dość specyficzne. Tak, ale no, przyznam szczerze, że nie ma takiej kuchni niestety na kiedyś Śląsku. We Wrocławiu była brazylijska. Jest brazylijska na pewno w Szczecinie, którą mam tam na liście, ale nie udało się podczas mojej ostatniej wizyty odwiedzić. Ale słyszałem, że jest dobra. Właśnie od innych ludzi, że tak powiem, z branży jedzeniowej. I tak mówimy o trzech miastach, a coś z jakichś innych? Bo chyba w Chorzowie i w Bytomiu jest parę takich dobrych restauracji. Właśnie, bo wspominałeś o kuchni amerykańskiej, która nie tylko burgery i tym podobne. To tak, wrócę do Tychów, na trasie jest Retro Dinner, które serwuje różnego rodzaju kanapki. Właśnie to jest takie amerykańska Tex-Mex, coś w podobie. I naprawdę serwuje bardzo dobre kanapki w stylu Rubena. I wracając teraz do Bytomia. A w Bytomiu mamy Zeltra, który też się specjalizuje właśnie w różnych takich amerykańskich kanapkach. Burgery też ma, ale też... Ale kanapki to znaczy co? Pastrami? Pastrami, Philly cheesesteak, tego czyli typu. Czyli jak chcemy posmakować słynnego kaca, to będzie... Kurde, no takiego kaca, no to według mnie najbliżej byłoby w Berlinie niestety. Aha, niestety. W takim stylu per se, że dużo mięsa, mało dodatków i tylko opatulone pieczywkiem. No tak, to w sumie jest taka ironia, że w sumie kac to jest chyba był Żyd pochodzący z Polski i tak, w sumie jak się zobaczy, co oni tam serwują, to właściwie to jest, kurczę, polski ogórek kiszony, polski chleb i tak dalej, tylko to pastrami jest takie... No ale tak samo właśnie ichnie. W sumie jak mówimy o żydowskiej kuchni, bajgle i obwarzanki. Tak. Bajgle ewoluowały od obwarzanków naszych polskich, więc... A właśnie, bo to tak dobrze, że o tym tak jakoś przypomniałeś, kuchnia żydowska na Śląsku jakoś jest, bo w sumie diaspora kiedyś była duża, wiadomo, że w czasie wojny to się niestety wszystko skończyło i ta tradycja żydowska gdzieś tutaj w okolicy trochę tam krąży, no bo jest Leluw niedaleko, tam coś tam jakieś właśnie jakąś gęsinę czasami ktoś robi, ktoś usiłuje robić gęsi pipek i tak dalej, natomiast tutaj jest jakaś restauracja. Jeśli chodzi właśnie o taką kuchnię, to swego czasu chyba, chociaż częściowo daniami to się będzie zgadzało, amfora, która się otworzyła właśnie na Starowiejskiej, ma tego typu kuchnię, bo to jest kuchnia Bliskiego Wschodu i też czerpie co najlepsze z tych wszystkich... Ale to tak przekrojowo, tak? A nie... Tak, przekrojowo, chociaż mieli miesiąc taki żydowski, gdzie faktycznie mieli całe menu tak dopracowane. No tak, tylko że w sumie kuchnia żydowska, powiedzmy tutaj nasza, to jednak jest co innego niż kuchnia żydowska tak. Tamtejsza. Tak, takie operset tutejszej kuchni żydowskiej, to pamiętam ostatnie podrygi, miejscu, gdzie jest żurownia, był kiedyś szynk Old Fashioned i tam właśnie właściciel serwował taką polską kuchnię żydowską, bo też kuchnia śląska ma też trochę zaczerpnięte właśnie z tej kuchni. No tak, bo to w sumie chyba miasto bardzo dużo Żydów zamieszkiwało, więc to na pewno miało jakiś tam wpływ. Nie dokończyliśmy w sumie o Amerykach, no bo są właśnie kuchnia meksykańska, jest Biała Małpa. W Gliwicach coś jest? Oj, w Gliwicach nie ma chyba. Chyba nie. Był sandwich, ale się zamknął. To też chyba w tym roku właśnie się zamknął, działał rok. I miał właśnie też różnego rodzaju kanapki właśnie w stylu amerykańskim, no ale niestety nie udało się. Może jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, chyba to jest najtrudniejszy temat, który podejmiemy dzisiaj. I w sumie królowa wszystkich kuchni, kuchnia francuska. Coś w ogóle jest w Polsce?
Bo chyba tak to trzeba zacząć, bo to jest tak, wszyscy mówią, a kuchnia francuska wyrafinowana, a potem jak ktoś by chciał na przykład coś tam spróbować ze słynnej kuchni francuskiej, to może potem się okazuje, że w sumie nie ma. Nawet jeżeli są, jeżeli jakieś takie knajpki, które się reklamują, jakie oryginalne francuskie, to najwyżej tam serwują croque monsieur albo po prostu bagietkę z czymś tam i to jednak nie pokazuje bogactwa tej kuchni. Bo to nawet nie chodzi o to, że jakieś super wyrafinowane dania, tak? Natomiast, żeby jakieś przynajmniej podstawy sobie gdzieś tam zasmakować, tak? Robiłem w sumie research, jeśli chodzi o kuchnię francuską, no to jeśli chodzi o Śląsk, to najbliżej jest Cessibon, które ma w sumie kuchnię bardziej prowansalską, więc ma tam kilka dań, ale taką francuską, to byśmy się musieli wybrać na przykład do Krakowa, do Zazie Bistro. Tam, z tego co wiem, jest w pełni francuska właśnie karta podawana i tylko dobre opinie o tym słyszę. No, czyli jednak jest słabo, tak? Jeżeli tak, jest słabo. Nie jest to aż tak ulubiona kuchnia chyba dla Polaków, jeśli chodzi o... No ale to w sumie wbrew pozorom wiele rzeczy się w jakiś sposób mamy takich dużo wspólnych, jak się popatrzy na rzeczy, które Polacy mówią, a kuchnia polska, przecież musicie spróbować tatara, a przecież tatar to jest tek tartar francuski i to jest potrawa w 100% francuska, która została zaadaptowana u nas, właściwie bez jakichś większych modyfikacji, może nie wiem, kapary wypadły, no bo taki niszowy produkt z dawnych czasów, a tak to jest właściwie kuchnia francuska, tak? I... No. Tak, ale no serio, no faktycznie nie ma tej kuchni francuskiej tak na co dzień. I nie wiem dlaczego, czy nie jest modna, czy coś w tym temacie. Może to jest trudne do zrobienia, albo... Też tak może być. Bo w sumie kuchnia włoska, cokolwiek by można mówić, no to ona jest właściwie łatwą kuchnią, tak? Ona jest kuchnią prostą, kuchnią domową, którą w sumie każda gospodyni domowa powinna być w stanie to przygotować. Stąd też... I szybką, tak? Tak, to chyba szybko. W restauracji chyba to jest też wygoda dla nich, że to tu makaron, coś ten i już jest. I już jest, tak? A tutaj nagle kuchnia francuska, no to teraz robimy sos. Trzeba 6 godzin gotować coś tam, żeby uzyskać konsystencję. No to przede wszystkim winduje cenę, tak? I to powoduje pewnie, że no, tylko dla najbogatszych. Jedyne, co mi się kojarzy właśnie z taką kuchnią francuską i modą, to desery. Bardziej takie wyrafinowane właśnie... Dużo czerpią właśnie z tej kuchni francuskiej, te wszystkie patisserie i tego typu podobne miejsca i na to jest moda akurat i to parę miejsc mógłbym wskazać, jak na przykład Fresa na południu Katowic, na Staromiejsce, na Moniuszki, Sweet Home Silesia albo na przykład Pani Foremka w Mysłowicach. Aha. Bo tak w sumie jak już jesteśmy przy słodkim, to nie wiem, czy oni działają jako samodzielnie, ale takim z ciastami to chyba mi się najbardziej taka rewolucja na dobre ciasta na Śląsku mi się kojarzy z Good Cake i w sumie to jest instytucja, którą prowadzi bodajże Szkotka, także... O, no to nawet nie wiedziałem. Ona kiedyś tutaj się pojawiała parę razy w Katowicach i stąd ich poznałem, ale oni chyba bardziej sprzedają, są tylko piekarnią i sprzedają chyba do różnych... Chyba tak, bo nie widziałem ich jakoś tak, żeby się afiszowali. Może teraz bardziej też działają chyba w Gliwicach niż tutaj, po prostu pewnie mają tam wystarczająco duży rynek, ale właśnie oni byli tacy pierwsi, że robili takie niby, no właśnie, bardzo dobre serniki, które na przykład były ze słonym karmelem i tak dalej, które tam gdzieś w Wielkiej Brytanii tam już to było w jakiś sposób standardowym rozwiązaniem, a u nas to było takie wow, tak? To takie... No tak, na pewno przyczyni się do popularyzacji tego typu ciast. Przede wszystkim dobrych ciast, bo w sumie tak. Nie to, że u nas nie ma dobrych jakichś piekarni, ale jednak było ich za mało w jakiś sposób i chyba jednak starali się iść bardziej jednak w ilość niż niekoniecznie w jakość. Oni byli chyba pierwsi tacy, którzy zaczęli iść jednak bardziej w jakość, że jednak to było drogie ciasto, ten kawałek niestety kosztował tą dychę, ale potem... Potem jednak zadowolenie klienta spowodowało, że potrzebowali tych ciast więcej. I tak. Dobrze, na koniec może... Takie, może chyba trudne pytanie, najtrudniejsze z tego wszystkiego. Jakbyś mógł komuś polecić teraz, że ma pójść do takiej, nie wiem, może niekoniecznie najlepszej, ale w sumie takiej najbardziej wartościowej restauracji, że zje coś wyjątkowego, gdzie
będzie naprawdę niesamowite i no, to nikt nigdzie indziej tego nie zje. To powiedzmy, ktoś chce, nie wiem, uczcić coś, nie wiem, zdał egzamin, ożenił się albo coś i po prostu mówi, pójdę, zrobię wow, kupię sobie coś, tak? Nie chodzi o tutaj o, nie wiem, może też gdzieś ktoś robi niesamowite burgery rzeczywiście, które są popularne, albo taka, to takie najbardziej wyjątkowe miejsce tutaj w okolicy. No to jest łatwe pytanie. Tak? Łatwe? Tak, akurat łatwe, bo sprawdzone na iluś tam pytaniach od ludzi do mnie. Właśnie eksperymenty na zwierzętach były. Znaczy najpierw na sobie, a dopiero potem na innych. Bo nie poleciłbym nikomu coś, czego bym sam nie sprawdził. I wracam do Gliwic i restauracji Plado, bo z jakiejkolwiek okazji tam bym nie był, zawsze się tam czułem super. Czy to było po prostu wyjście na obiad, czy na przykład randka, czy uroczysta kolacja, to obsługa dawała radę, a kuchnia jeszcze bardziej. Więc... Okej, gdzie się znajduje Plado w Gliwicach? To są okolice rynku, bodajże Górnych Wałów, nie pamiętam, który numerek, ale to są okolice rynku. A, czyli samo centrum. Tak, tak, tak. Okej, także cóż, zapraszamy na wyjątkowe okazje do Plado. Oczywiście. Fajnie, dziękuję bardzo. Dzięki, piękne.